Maurycy Zamoyski, zapomniany twórca niepodległości. Urodził się 30 lipca 1871 roku w Warszawie, a zmarł 5 maja 1939 roku w Klemensowie. Roman Knoll powiedział wtedy: stanęło skołatane i zmęczone serce, zawsze bezwzględnie oddane sprawie Polski. W latach I wojny światowej finansował w dużej mierze działalność Komitetu Narodowego Polskiego. Na jego potrzeby zastawił dobra ordynacji zamojskiej, a w porozumieniu z żoną Marią oddał klejnoty i pamiątki rodowe. Całość jego wkładu oszacowano na 6,5 miliona franków. W listopadzie 1918 roku wszedł w skład delegacji na konferencję pokojową w Wersalu. I tak przypieczętował swój wkład w odrodzenie Rzeczypospolitej. Delegacja bowiem zapomniała pieczęci i gdy przyszło do podpisania traktatu, przedstawił na niej swój rodowy sygnet z herbem Jelita. Był ministrem spraw zagranicznych i o włos, a zostałby prezydentem odrodzonej Rzeczypospolitej. Jeszcze w 1906 roku został posłem do Dumy, a także stał się bohaterem skandalu, który zakończył się pojedynkiem na pistolety w warszawskiej królikarni z kornetem huzarów Grodzieńskich-Molerowskim. O tym niezwykłym człowieku, Maurycy Zamoyskim, opowiadała Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.